Wchodzę do szkoły dobrze ubrana, SPR ja zabiegana. Wreszcie Julia w mieście. Albo raczej w naszym studiu. Dziś w Szkole Pasji i Relacji jest ze mną Julia Pośnik. Hejka, cześć wszystkim. Dla tych, co nie widzieli poprzednich odcinków, przypominam, że nasza szkoła to miejsce, gdzie mówimy, jak ogarnąć swoje pasje, żeby mieć też git relacje. W dzisiejszym odcinku podpowiemy wam z Julią, jakie pasje mają największe szanse na znalezienie miłości. Czyli w co najlepiej uderzać, żeby zainteresować osobę, która nam się podoba. Oglądałabym coś takiego. Fajny pomysł. Miło mi. No to startujemy. Ale najpierw małe intro Julii. Julia Pośnik jest mega zdolną wokalistką. Śpiewa jak skowronek. Wszystko zaczęło się od jej piosenki Zakochałam się w nieznajomym. Osiągnęła mega popularność na jednym z serwisów społecznościowych. Tym takim, co tam POV się robi. Tak, tak, dokładnie. Właśnie najpierw było Zakochałam się w nieznajomym i potem moja kariera wybuchła. Wychodzi teraz pierwszy mój album. Będę miała trasę koncertową i to po prostu jestem mega podekscytowana, bo tyle... Ja też. Postaram się zrobić POV. Julia na wakacjach w Warszawie. Wakacje w Warszawie idą całkiem płynnie. Czy tak było spoko? Tak, jest git. Włody, będziesz gwiazdą. Ty wciąż tańczysz, ja wciąż oblewam siebie sokiem. Miało być fajnie, jak w twojej piosence. Ja znam taką raperkę, co śpiewała Nie cenzurujcie poety. Ja bym nikogo nie chciał cenzurować. A ty? No, ja też nie. Okej, okay, ale przechodząc do sedna. Przeprowadziliśmy z Julią badania na reprezentatywnej próbie Polaków. Nie, nieprawda. Nie zrobiliśmy. No tak właściwie to doszliśmy do tego, że najlepiej jest podjąć pasje, które są niszowe, bo dzięki temu wyróżnisz się wśród innych. I to, moi mili, jest lekcja numer jeden. Możesz wyspecjalizować się w literackim graniu w golfa. Za każdym razem, gdy trafisz w dołek, czytasz na głos współczesną poezję. Oda do pasji i relacji. Dzięki temu nie tylko uprawiasz sport i budujesz tężyznę fizyczną, jeśli chcesz, oczywiście. Ale także doświadczasz kultury, a takie połączenie z pewnością przyciągnie jakiegoś potencjalnego partnera. A teraz trochę inaczej. Wyobraź sobie, że twoim hobby jest na przykład śpiewanie pięknych piosenek podczas skakania przez kałuże. Skakanie przez kałuże? Serio? No, skakanie przez kałuże, serio. Takie hobby też może być. No więc idziesz sobie i śpiewasz, a deszcz leje. Ale leje tak ekstremalnie. I nagle widzisz, że idzie taki ziomek z osiedla. Taki nawet. No i idzie bez czapki, bez kaptura, moknie. Co wtedy robisz? OMW. Nie przejmuję się, idę dalej. I tu potrzebujemy czegoś innego. Odpoczynek ze swoją pasją jest spoko, ale warto też pamiętać o innych. I tak bardzo płynnie przechodzimy do lekcji numer 2. Czyli podejmij takie hobby, które również ćwiczy twoją empatię. To na pewno przyda się w relacji. Możesz na przykład zaangażować się w ekologię albo w ochronę środowiska. Myśląc o innych, na przykład o dobrostanie rybek, rozwijasz także siebie. Poza tym każdy wie, że na zewnątrz najlepiej się wypoczywa. Totalna chillera i zero stresu. Powtarzam, zero stresu. Fajnie się czuć to jedno, ale fajnie się czuć samym sobą to chyba jest ważniejsze. Imo. I tak przechodzimy do lekcji numer 3. Czyli polub siebie. Możesz na przykład poświęcić 5 minut albo 2 godziny na afirmację własnej osoby. Ja na przykład bardzo lubię swoje policzki. Ja w sumie też całkiem lubię moje policzki. Zatem jeśli chcecie mieć spoko relacje, to podejmijcie jakieś niszowe hobby, a tym na pewno zaintrygujecie drugą osobę.
Interesuj się rzeczami, które nauczą cię empatii. Bo to jest mega ważne, żeby pod koniec dnia spojrzeć na siebie w lustro i powiedzieć sobie: ej, ty jesteś spoko. Tak. I jak już spojrzysz w to lustro, to koniecznie daj nam znać w komentarzu, co najbardziej w sobie lubisz. A my sobie będziemy te wszystkie komentarze... Poczytamy. Po prostu czytać. Może to będzie ten sposób na znalezienie miłości. Taki właśnie jest plan. Tymczasem, pa, pa. Pa.